1936 roku w Neubentschen prężnie działa hotel i gospoda Deutsche Haus. Mieszkańców dziwi fakt, że w tak małej miejscowości liczącej zaledwie 2000 mieszkańców powstał tak ogromny obiekt. Władze miasta dumnie prezentują budynek, licząc na to, że podróżni spędzą tu przemiłe chwile. Podczas II wojny światowej hotel nadal pozostaje otwarty, pomimo braku gości. Hotel Deutsche Haus składał się z dwóch pięter. Na pierwszym i drugim piętrze mieściły się pokoje hotelowe. Na parterze znajdowała się hotelowa restauracja z wyjściem na park. W restauracji odbywały się wieczory taneczne, a w czasie wojny walne zgromadzenia lokalnych władz. Wszystkie pomieszczenia w hotelu i gospodzie Deutsche Haus łączyły podziemne tunele. Jeden z pokoi na górze został zaadaptowany pod biuro hotelowego kronikarza Hermana Gutsche. Hermann Gutsche sumiennie wypełniał kroniki hotelu Deutsche Haus. Jako jeden z nielicznych pracowników znał wszystkie zakamarki tego miejsca. Podczas swojej pracy wielokrotnie słyszał dziwne hałasy, myśląc, że krzyki dochodzą z gospody zlokalizowanej na parterze. Rodzina Freda Grassa z miejscowości Grassdammer od pokoleń prowadziła przydomową piekarnię. Swoje wyroby sprzedawała lokalnym sklepikom w Neubentschen. Swoje główne zamówienia realizował sklepik przy Bismarckstrasse. Fred już jako młodzieniec dostarczał świeże wypieki do Neubentschen. W 1936 roku nauczył się fachu i został piekarzem tak jak jego ojciec i dziadek. Do czasu wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Neubentschen i Grassdammer żyli ze sobą w zgodzie i w przyjaźni. Podczas wojny stali się dla siebie wrogami. W Neubentschen powstała pierwsza piekarnia i jej właścicielom nie podobało się to, że lokalne sklepiki zakupują chleb od polskich chłopów. Do siedziby tajnej policji zaczęły spływać liczne donosy, jako że Fred wraz z chlebem przekazuje ulotki wyśmiewające ówczesne władze. W nocy z 21 na 22 kwietnia 1940 roku zatrzymano Freda Grassa. Godzinne przesłuchania nie przynosiły efektów. Zatrzymany nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Otto Koschmider, który nadzorował pracę tajnej policji, osadził Freda w najgorszej celi, by ten w towarzystwie szczurów przypomniał sobie o wszystkim. Otto Koschmider nie przewidział jednego. Tej nocy, kiedy Fred myślał, że nie ma już dla niego ratunku, zauważył wyrwę w ścianie. Ratunku! Pomocy! Czy ktoś mnie słyszy? W poniedziałek, 22 kwietnia 1940 roku, Hermann Gutsche rozpoczyna swoją pracę. W hotelu nie ma gości, ale kronikarz sumiennie wypełnia wszystkie dokumenty. O godzinie 9:05 słyszy wołanie Polaka. Nie zastanawiając się ani chwili, zbiega po schodach wprost do gospody, a stamtąd już tylko jedne drzwi dzielą go od siedziby tajnej policji. Gutsche nie zdaje sobie sprawy z tego, co za moment zobaczy. Krótką historię więzienia zlokalizowanego pod budynkiem Domu Kultury opowiedział nam nieżyjący już mieszkaniec Dąbrówki Wielkopolskiej. Historia ta jednak nigdy nie została spisana. Nie wiadomo, ile osób zostało tutaj zatrzymanych, a ile poniosło śmierć.